Witam moje kochane wagi w czytaniu na październik. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście za cudowne komentarze. Wysyłam Wam mnóstwo cudownej energii z powrotem. Jestem Wam bardzo wdzięczna, że jesteście, że podnosicie łapki w górę, że subskrybujecie mnie i że słuchacie mnie. I jeżeli jestem w stanie Wam w jakikolwiek sposób pomóc z tymi czytaniami, to właśnie taka jest moja intencja. Moi kochani, pamiętajcie, że tu nie chodzi tak naprawdę o przepowiadanie przyszłości, tylko o to, żeby przejrzeć się w swoich własnych energiach, spojrzeć po prostu na to, co się dzieje w waszym życiu z jakiejś tam perspektywy, popatrzeć jakby w lustro, tak? Przyjrzeć się, co się dzieje po prostu w waszej duszy i sercu, i jeżeli jestem w stanie Wam dać jakąś wskazówkę cenną lub pozwolić Wam zdać sobie z czegoś sprawę albo potwierdzić coś tak naprawdę, co już wiecie, to taka właśnie jest moja rola, tak? Tu nie chodzi o przepowiadanie przyszłości. Życie jest ekscytujące, kiedy nie wiemy, co się wydarzy i tak ma być, moi kochani. Zobaczmy najpierw, co się dzieje w miłości, moi kochani. Miłość, to czytanie będzie podzielone na dwie części tym razem, właśnie pierwsza miłość, a druga kariera i finanse. Zobaczmy, jakie są ogólne energie, jaki jest ton właśnie tego czytania o miłości, moi kochani. Tu i teraz. Okej. Czyli tak. Nie odbiegajcie za mocno w przyszłość w tym momencie, jeśli chodzi o sprawy sercowe, tylko skupcie się na tym, co jest tu i teraz. Zaraz zobaczymy, co rozkład główny powie jeszcze na ten temat. Będziemy się odnosić do tej energii. W każdym bądź razie błogosławieństwo jest tutaj, tu i teraz, to, co się dzieje teraz, tak? Tutaj mamy jajo, czyli to jest życie. Tu się odbywa życie, tak? Tymi drzwiami trzeba wejść, żeby przeżywać, tak? To, co nam życie oferuje. Nie da się żyć w przeszłości, nie da się żyć w przyszłości, jest zawsze tylko teraz, tak? Dlatego tutaj jest taki akcent właśnie na to, żeby żyć w teraźniejszości. Może za bardzo rozpatrujecie, co się kiedyś stało, lub za mocno też fantazjujecie. Ja nie mówię, że fantazjowanie nie jest okej, absolutnie tak, ale może zapominacie właśnie o tym, co macie przed nosem, tak? Może przed nosem macie jakąś wspaniałą szansę, jakąś wspaniałą okazję i nie widzicie jej tylko dlatego, że zamartwiacie się tym, co było kiedyś, tak? I co mogłoby się wydarzyć, co mogło być. Ok. Raz na jakiś czas każdy z nas ma z tym problem, oczywiście. Także to nie jest jakaś wyjątkowa energia. W każdym bądź razie widocznie jest bardzo ważne, żebyście teraz właśnie skupili się na tym, co się dzieje przed waszym nosem. Zobaczcie, cyrk miłości. O, rany, to jest przepiękna energia. Cudowna karta. Widzicie, jaka jest czerwona? Kapie po prostu aż tą miłością z niej. Kochani moi, jeżeli w tym momencie jeszcze nie ma tej miłości w waszym życiu, to ona na pewno się chce pojawić. Zaproście ją do swojego serca. Rozłóżcie szeroko ramiona, otwórzcie serce, ponieważ puka do was miłość. Mam wrażenie, że dla niektórych z was jest ktoś, kogo nie zauważacie, tak, w waszym życiu. Zamartwiacie się jakąś osobą z przeszłości, której już dawno nie ma w waszym życiu, o której może nie potraficie zapomnieć, albo zastanawiacie się, co by było gdyby, a tutaj się dzieją przed waszymi oczami, wokół was, takie wspaniałe rzeczy. Otwórzcie się, otwórzcie oczy. Piękna energia, moi kochani. Wow, uwielbiam tą kartę, po prostu ta karta. Ach, ta karta jest po prostu
Naprawdę, dla mnie ona ocieka miłością. Wspaniała jest, dobra. Moi kochani, zobaczmy w takim razie, co tu się dzieje w tej miłości. To ciekawe, no dobrze. Niektórzy z Was chcą być sami, a nie są, a chcieliby być sami. Okej. Zaraz Wam będę opowiadać. Potrzebujecie do czegoś odwagi, no dobrze. Chcecie walczyć o jakąś miłość, ok. Macie jakiś konflikt wewnętrzny? Ktoś Was zaskoczy. Zaraz zobaczymy dalej. Okej. Macie kogoś w swojej głowie, kto jest spełnieniem Waszych marzeń, tak? Okej, no dobrze, dobrze, dobrze. Piękna energia, wynik. Okej, zaraz będę opowiadać, że zanim dojdziemy do wyniku, to może zobaczmy. Najpierw Wam powiem, co tu się dzieje na stole. Hej, niektórzy, moi drodzy, niektórzy, bardzo ciekawe, niektórzy, to bardzo się zamartwiacie, ok? Macie tutaj taką energię, więzienie mentalne. Nie wiem, co mam zrobić, stresuję się, ale to są wszystko wasze myśli. Zobaczmy, co jest pod spodem. Cesarzowa, moi kochani, spokojnie. Usiądźcie na takim tronie i poczekajcie chwilę. Okej. Będziemy weryfikować zaraz tę energię. Zobaczmy. Teraźniejsza energia, moi kochani. Wy chcecie kogoś odciąć. Chcecie zakończyć jakiś związek. Chcecie być sami. Okej. To jest taka energia, którą odbieram. Zweryfikujmy ją. Ojejku, ktoś tu się zakochał. No zobaczcie, zakochaliście się albo się zaraz zakochacie, bo tutaj cyrk miłości już jest. Piękna energia. Tu i teraz to się dzieje, tak? Okej. Może to jest taka wiadomość, żebyście wiedzieli, że miłość już do was idzie. Może jesteście w jakimś związku, w którym nie jesteście szczęśliwi. I chcecie go zakończyć, chcecie być sami, ponieważ zakochaliście się w kimś innym. Robiłam właśnie podobne czytanie, zabawne, dla koziorożców. Bardzo podobna energia, no dobrze. I teraz tak, w przyszłości, co my tu mamy? Takie planowanie, tak? Co mam zrobić? Możliwe, że właśnie mieliście do czynienia, macie do czynienia z właśnie z dwoma osobami i jak patrzyłam jeszcze na spód tej talii, tej, z której wyciągnęłam tę piękną kartę, to zobaczyłam energię, która mówi właśnie o tym, że macie wybór, że żonglujecie, tak? Czyli są, jest za dużo osób, że tak powiem, zaangażowanych i dlatego może tu jest ta energia, która mówi o tu i teraz. Ona mówi o tym, żeby spokojnie, wszystko się rozwiąże, tak? Skupcie się, róbcie małe kroczki, nie wybiegajcie za mocno w przyszłość, tak? Bo oczywiście to jest stresująca sytuacja, nie wiecie, jak macie ją rozwiązać. Spokojnie, karta mówi, energia mówi, wszechświat mówi. Skupcie się na tym, co wiecie, małymi kroczkami, tak? Wszystko się rozwiąże. Okej, okay, no dobra.
Ja ją sobie tu jeszcze włożę, słuchajcie, tą kartę, tak. Dobrze, czyli w tej przeszłości właśnie tutaj, to jest taka bliska przeszłość. Pamiętajcie, że przyszłość, teraźniejszość, przeszłość są elastyczne, że tak powiem, to może się troszeczkę przeplatać. To, co jest w przeszłości, może się dzieje teraz, to, co jest tutaj teraz na stole, może się za chwilę wydarzy albo już się wydarzyło, tak? Pamiętajcie o tym. W każdym bądź razie tu mamy energię właśnie tych trzech osób, planowania, co mam zrobić, tak? Nie podejmowania jeszcze żadnej akcji, żadnego działania, ale zastanawiania się, tak? Wy już w głowie wiecie, co chcecie i teraz planowaliście, jak to zrobić. I tutaj wygląda na to, że w teraźniejszej energii, bądź w niedalekiej przyszłości, wy decydujecie się odciąć kogoś z swojego życia, żeby być samemu, ponieważ jesteście zakochani. Strzała Amora was po prostu tutaj trafiła, tak? I macie ochotę się komunikować z tą osobą. Jeżeli nie macie, jeżeli nie jesteście w takim scenariuszu, że macie kogoś do wyboru, to na pewno, moi kochani, miłość do was idzie. Jest komunikacja, dużo komunikacji, moi kochani, między wami a tą osobą i tutaj się bardzo szybko zakochacie. W waszej głowie tutaj, co my tu mamy? No właśnie, odwaga, tak? Żeby iść za głosem serca. Moi kochani, tak, życie jest jedno, słyszę, życie jest jedno, jest tu i teraz, tak? Wejdźcie przez te drzwi do tej, tak, tutaj miłość was zaprasza, tak? Wejdźcie przez te drzwi. Nowe życie tutaj, tak? Jest to jajo, symbolizuje nowe życie, moi kochani. Miłość. Otwórzcie się na nią, tak? Miejcie odwagę. Może ktoś z was był zraniony w przeszłości, dlatego się boi teraz wstąpić w jakiś związek i dlatego się zastanawiacie. Może żonglujecie po prostu, co mam zrobić? Być samą, samemu, czy wstąpić w ten związek, tak? Spróbować. Taki też może być dylemat, taka też może być tutaj właśnie potrzeba wyboru. W każdym bądź razie uczucie jest bardzo, bardzo silne. Nie będziecie w stanie zatamować go najprawdopodobniej. Także próbujecie może. W środku, tak, w środku głęboko czujecie, że chcecie walczyć o tę miłość, tak? Mimo, że może głowa wam tutaj starać się, możecie się starać mentalnie sobie wmówić, że nie, że ja będę twardy, twarda, ale moi kochani, a może się boicie za szybko w coś wejść, tak? Może się przestraszyliście, że tak szybko się zakochaliście, tak? Bo to jest, moi kochani, to może być nawet miłość od pierwszego wejrzenia dla niektórych z was. I może się przestraszyliście tego i dlatego próbujecie to zatamować, tak? Natomiast w środku wy wiecie, że chcecie w to iść, będziecie o to walczyć, o tę miłość i tutaj jest bardziej tak właśnie w tej podświadomości. Moi kochanie, no i przyszłość. Mamy tutaj sprawiedliwość, czyli potrzebę podjęcia decyzji, tak? W którą stronę idę, w prawo czy w lewo, co robię? Wchodzę w to czy nie? Czy dokonuję wyboru, tak? I tak jak mówiłam właśnie, macie taki konflikt wewnętrzny na całą tą sytuację, ale ta osoba jest spełnieniem waszych marzeń, absolutnie tak. I teraz zobaczmy, zweryfikujmy tę wieżę tutaj. O czym jest wieża? Ach, już wiem. Wieża, moi kochani, jest, symbolizuje energię niespodzianki, czyli nie wiadomo skąd ta energia do was przyszła, nie wiadomo jak się zakochaliście, jak to się stało, tak? Po prostu jak piorun w was strzeliło. Wow! Piękna energia, moi kochani. Dlatego może się, kurczę, przestraszyliście. I troszeczkę jesteście właśnie na defensywnej stronie.
Wierzę, tak, moi kochani. Koło fortuny, czyli to jest wydarzenie, które jest absolutnie wam pisane. Tak się miało stać. To jest ktoś, kto jest wam przeznaczony. I 8 pentakli, ja bym chciała jeszcze zweryfikować. 8 pentakli. 8 pentakli. Ciekawe. Mamy tu też energię właśnie, moi kochani, że wy, jak sobie pójdziecie do tej swojej jaskini i posurfujecie po swojej duszy, to wy się dowiecie, co macie robić, tak? Wy sobie zdacie sprawę, jakie działanie macie podjąć. No i wynik, moi kochani, wynik jest następujący. Królowa buław. Ktoś, kto absolutnie jest charyzmatyczny, atrakcyjny, przyciąga ludzi do siebie, nie może się wręcz opędzić. Bardzo atrakcyjna energia. Oczywiście, jak jesteśmy zakochani, to jesteśmy najlepszą wersją siebie, jesteśmy pewni siebie, jesteśmy szczęśliwi, więc wysyłamy cudowną wibrację, energię. To jest też ktoś, kto idzie za głosem swojego serca, działa, nie boi się, idzie w to. Także koniec końców, to, że macie teraz dylemat, nic nie szkodzi. Wynik jest pod spodem, kochankowie. Teraz podejrzewam. Wynik jest działanie, tak. Och, no właśnie, potwierdzenie jeszcze. Idziecie w to, moi kochani. Idziecie w to, absolutnie jest sukces. Macie rydwan, czyli jest. Wstępujecie w jakiś związek z kimś, zdecydowanie w romans. Możliwe, że to jest ktoś, kto przybywa z daleka, ale niekoniecznie. W każdym bądź razie jest sukces. I pod spodem As Pentakli. Tak, nowa miłość, moi kochani. Nowa, cudowna miłość. Ktoś wam chce zaoferować coś stabilnego, coś stałego. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Zweryfikuję jeszcze tą odwagę, moi kochani, odwaga. Tak, odwaga, żeby podjąć decyzję, żeby iść w to. Zdecydowanie. Oj, za dużo. Sprawiedliwość. Król Pentakli, moi kochani. Decyzja a propos, jeżeli jesteście w związku, trzeba podjąć decyzję a propos związku, w którym jesteście, który może jest w porządku, jest ok, jest niby przykładny, ale brakuje uczucia. I decydujecie się iść w coś, co wam daje satysfakcję, szczęście, tak? Wasza dusza i serce tańczą po prostu do tej osoby. Także to jest też potwierdzenie, że ta osoba ma bardzo dobre zamiary. Tak, tutaj ciąży na was to podjęcie decyzji. Zdecydowanie 10 buław, moi kochani. 10 buław, czyli już więcej nie możecie, to być może się zastanawiacie już od jakiegoś czasu, czy zostawić osobę, z którą jesteście, już nie macie siły z tym walczyć, lub jeżeli jesteście sami, nie macie siły już walczyć, opierać się temu uczuciu, tak? Nie wytrzymacie. Jeżeli tak, jeżeli nie jesteście w żadnym związku, to tutaj, moi kochani, decyzja do podjęcia, czy idę w ten związek, tak? Solidny Król Pentakli, tak? Czyli ktoś, kto chce się wami zaopiekować, chce wam zapewnić wszystko, czego potrzebujecie. Ktoś, kto chce, widzi was jako żonę, jako męża, w zależności do kogo mówię,
żonę, męża, rodzica, nawet na dzieci, tak? To jest ktoś, kto myśli o długofalowym związku, założeniu rodziny, o wspólnej przyszłości. Tak, ten ktoś jest niesamowicie atrakcyjny, pociągający. To was strasznie kręci. Ta osoba jest, może być bardzo temperamentna, bardzo sexy. I tak, no jest zdecydowanie tutaj fizycznie nie potraficie się jej oprzeć absolutnie w żaden sposób. Wszystkie tutaj jakby boksy są tiknięte, tak? Zaznaczone, tak? Wszystko wam, wszystko, czego pragnęliście, żeby wasz partner, partnerka miała, ta osoba właśnie ma. Moi kochani, no i pod spodem znów kochankowie, nie obronicie się przed tym uczuciem, mówię wam. Cudowna, cudowna energia. Wow. Kochankowie. Kochankowie też mówią o wyborze, o tym, że może macie właśnie do wyboru te dwie osoby i trzeba podjąć decyzję. Moi kochani, wyciągnę wam jeszcze wskazówkę i radę, jeśli chodzi o to czytanie. Wskazówka, rada. Okej. Okay. Rada jest taka, żeby obserwować, czyli tutaj może zastanawiacie się może, jak się wykaraskać z tej swojej sytuacji. Obserwujcie. Widocznie jest coś, co zostanie wam objawione, co wam się po prostu, co wam pomoże podjąć lub decyzję, lub zadziałać, tak, w odpowiednim momencie. W każdym bądź razie tutaj jest taka rada, obserwujcie. Wy na pewno wiecie, czego to się dotyczy. Może jeszcze jedną poproszę. Dokładnie, moi kochani. Coś, czego nie wiecie, zostanie wam objawione, tak? Czyli tak jak mówiłam wcześniej tutaj, skupcie się na tu i teraz, na tym, co wiecie, tak? To, czego nie wiecie, spokojnie, obserwujcie, patrzcie na znaki, na symbole, jakiejkolwiek odpowiedzi szukacie na swoje pytanie, zostanie wam objawione. Okej, okay. Cudowne, cudowne czytanie, moi kochani. Wow, piękna, naprawdę, uwielbiam tę kartę. Jedna z moich ulubionych z tej talii. Miłość, po prostu, no, to nie jest jakaś tam miłość, to jest po prostu, moi drodzy, tak jak mówię, no, ja nie mogę się napatrzeć na tę kartę, ona ocieka dla mnie miłością, kapie po prostu tutaj, aż wy się nie obronicie przed tym uczuciem, spłynie na was niespodziewanie, jeżeli jeszcze się to nie wydarzyło, i po prostu nie ma takiej opcji, żebyście nie poszli w to, moim zdaniem. Kochani moi, tym cudownym akcentem przechodzimy do kariery i finansów. Kariera i finanse. Zobaczmy, jaka jest ogólna energia też, jaki jest ton czytania na karierę. Uhu. Podróż, moi kochani, wyruszenie w podróż, czyli albo zaczynamy nowy rozdział, albo zaczynamy nową pracę, albo wyjeżdżamy gdzieś do nowej pracy, lub w ogóle wyjeżdżamy. I na pewno tutaj jest energia, świeża nowa energia, tak? Zaczynanie czegoś nowego. Okej. Okay. Hmm.
Być może z kimś, tak? Z kimś wyjeżdżanie też w jakąś podróż. Może to być biznesowa podróż, może to być podróż do właśnie. Znaleźliście pracę gdzieś indziej i musicie wyjechać, tak? Zobaczmy, co jeszcze. Kochanie, rozwijacie skrzydła, będziecie w cudownej energii. To jest cudna energia. Czuję, że żyję, jestem na fali, jestem szczęśliwy. Coś ekscytującego Was czeka, moi kochani, jeżeli to się jeszcze nie dzieje. W ogóle, jak kolorystycznie te karty pasują do siebie, też mi się podoba. Piękna energia. Okej, czyli ta nowa podróż, ta nowa praca, ten nowy projekt, ten cokolwiek to jest, to coś nowego, ten nowy rozdział będzie bardzo ekscytujący dla Was i przyniesie Wam mnóstwo radości. No właśnie, król pucharów, zdecydowanie. Zdecydowanie bardzo emocjonująca i satysfakcjonująca energia. O, wow! Dużo pucharów tu mamy, tak? Dużo satysfakcji, moi kochani. Mamy tutaj też jakieś nieprzespane noce, denerwowanie się. Zaraz zobaczymy. O co tutaj chodzi? Trzy puchary, celebracja, radość, podpisanie kontraktu, powód do sukcesu, przepraszam, powód do celebrowania sukcesu, osiągnięcie sukcesu. Burza mózgu, tu jest taka energia, burza mózgu, jakiś konflikt wewnętrzny to może być też. A może a propos właśnie wyjazdu, moi kochani, transformacja, zmiana, kończenie jakiegoś etapu, żeby zacząć nowe. Być może to, że macie gdzieś wyjechać, sprawia, że się denerwujecie i boicie się tego. Natomiast jest to taka mentalna energia, czyli to są wasze myśli tylko i wyłącznie, tak? Które sprawiają, że się denerwujecie. Może boicie się zakończyć pewien etap w swoim życiu i zacząć nowy. Natomiast jest to nieuniknione. Transformacja mówi o tym, że ta zmiana jest po prostu nieunikniona. Ona się wydarzy tak czy siak. Ja teraz będę weryfikować, dobra, zweryfikujemy 5 buław, czyli o czym jest ten albo wewnętrzny konflikt, tak, na temat, wewnętrzny konflikt jest na temat właśnie zaczęcia tego nowego rozdziału. Może tak, tu jest potrzeba wyjścia ze strefy komfortu. Może propozycja pracy, tak, będzie ryzykowną propozycją, w sensie takim, że właśnie będzie poza strefą waszą komfortu, natomiast to jest bardzo satysfakcjonująca propozycja. To jest coś, co kochacie. Moi kochani, no król i rycerz pucharów tutaj, wow. To na pewno jest jakaś fascynująca propozycja. Możliwe, że ktoś jest w waszym otoczeniu, kto ma bardzo dużo koneksji, to tak właśnie symbolizować może król pucharów. To jest człowiek, który ma cudowne relacje z ludźmi, umie czytać ludzi bardzo dobrze. I być może za pośrednictwem tej osoby dostaniecie jakąś ofertę, przez to, że ta osoba zna właśnie dużo ludzi. I ta osoba doprowadzi Was do kogoś, kto będzie Wam właśnie składał jakąś propozycję tutaj, co będzie, tak jak mówię, stresujące dla Was, ponieważ jest poza strefą Waszą komfortu, macie konflikt wewnętrzny, natomiast jest to.
Tak naprawdę spełnienie waszego marzenia, natomiast wymaga to ta nowa propozycja, żeby zakończyć coś, co być może długo robiliście przez większość swojego życia, lub po prostu czasami strach przed nieznanym albo przed nowym paraliżuje nas, tak? Natomiast jest to absolutnie nieunikniona zmiana, moi kochani, więc nie bójcie się jej. Zobaczmy właśnie tę transformację. Odwrócił mi się tu pustelnik, czyli tak, to jest taka transformacja, która już w waszym sercu tak trwa od jakiegoś czasu i po prostu przyszedł. Może nie jesteście gotowi na to, może myśleliście, że jeszcze macie chwilę, może zbieraliście się do tej zmiany, do tego, żeby zmienić swoje życie pod względem kariery, pod względem zawodowym. I może nie jesteście gotowi w zupełności na to, natomiast już przebyliście bardzo długą drogę. Także tu jest 8 pentakli, czyli to już jakiś czas trwało. I może wam się tylko wydawać, tak? Może wam się wydawać, przepraszam, że to jest za wcześnie, natomiast wy już jesteście gotowi, moi kochani. Nie przejmujcie się od 8 pentakli. Do 10 jest, zobaczcie, co ja mówię, co ja powiedziałam, to się tylko teraz potwierdza, że absolutnie nie bójcie się, że ta zmiana przyszła za wcześnie, ponieważ macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby dać radę. Macie wystarczająco wiedzy, macie wystarczająco umiejętności, żeby sobie poradzić z tą nową wędrówką, nowym rozdziałem, nowym ekscytującym początkiem. O, super, moi kochani. Ja jeszcze chcę zweryfikować króla pucharów. Tak, król pucharów otworzy wam umysł na nowe możliwości, na nowe horyzonty. Moi kochani, tak, i tutaj mamy rycerza potwierdzonego paziem pucharów. Tu w ogóle jest tyle pucharów, naprawdę. Paź, rycerz i król, tak? Wszystkie etapy po kolei, moi kochani. Ta propozycja przyniesie wam tyle radochy. Będziecie się cieszyć jak dzieci małe. Jak dzieci. I nie bójcie się, że czegoś tam może wam zabraknąć, że nie wiecie jeszcze wszystkiego. Nikt nie wie wszystkiego. Nauczycie się po drodze. Macie tutaj energię, która mówi, że absolutnie dacie radę, że macie naprawdę wszystko, co wystarczy, żeby świetnie się sprawdzić w tej nowej roli, nowym projekcie, cokolwiek to jest. A tak jak mówię, tych wszystkich brakujących elementów nauczycie się po drodze, więc nie ma się co przejmować, tak? Nie stresujcie się. Możecie oczywiście nie spać też z tego podekscytowania. Tak, też może absolutnie być. To jest naprawdę jakaś ogromna zmiana się szykuje. Bardzo emocjonalny czas, moi kochani, także nie wahajcie się iść w to nowe. Zobaczcie, as, buław pod spodem, nowy projekt, fascynujący, pełen pasji, nowy początek, cudna, cudna energia. No dobrze, kochani moi. Wyciągnę wam jeszcze radę i wskazówkę na koniec. Co jeszcze powinniście wiedzieć na temat tej sytuacji? Tutaj też macie energię. Tu i teraz, moi kochani. Tak, tu i teraz. Żyjcie, bierzcie to, co wam życie przynosi. Podaję na talerzu. Nie odwlekajcie tego. Niektórzy wiecznie odkładają swoje marzenia, bo ale jeszcze nie jestem gotowy. Nie, jeszcze muszę się. To nigdy nic nie zaczniecie. Zróbcie pierwszy krok. Nie bójcie się. Zróbcie pierwszy krok. Skoczcie. Macie głupca i kogoś, kto wyrusza w podróż. To są dwie bardzo podobne energie.
ryzykowania, podjęcia ryzyka, zaakceptowania tej szansy, które Wam daje właśnie wszechświat, tak? I skaczcie w to po prostu. Cudowna energia, cudowna. Zobaczcie, spełnienie marzeń i znów to może być coś, o czym marzyliście, tylko nie spodziewaliście się, że to się już wy na przykład wydarzy i boicie się, że nie jesteście gotowi. Nie przejmujcie się tym. Magia się dzieje poza strefą komfortu, pamiętajcie o tym. Odrzućcie wszystkie mentalne głosy, które wam próbują was odwieść od tego, ponieważ umysł ma to do siebie, że on po prostu chce nas chronić przed wszystkim i wszystkiego się boi, ale bądźcie mądrzejsi od swojego umysłu, wiem jak to brzmi. I podziękujcie mu za dobre rady i róbcie to, co wam w sercu gra. To, co sprawia, że jesteście tak podekscytowani. Piękna, cudowna energia, moi kochani. Moje cudowne wagi. Żegnam się z wami. Życzę wam cudownego października. Pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia. Pa!